Ja osobiście nie mam wątpliwości, że jakby będzie przyjęty wniosek pozytywnie, ale dyskusja na temat tego, na ile będzie tego przedłużenia, to jest dyskusja jak najbardziej realna, bardzo napięta i musimy mieć świadomość, że to jest decyzja również głęboko polityczna, dlatego że mimo tego, że Unia Europejska odżegnuje się od ingerowania w procesy wewnętrzne polityczne, to decyzja o okresie tego przedłużenia jest decyzją wprost wpływającą na dynamikę polityczną. Kampania referendalna trwa, o ile dobrze pamiętam, około 9 tygodni, ale jest okres minimum 6 tygodni na testowanie pytań. Między innymi w 2016 roku wspominałem, komisja wyborcza zdecydowała się zmienić treść pytania, znaczy nie treść, tylko formę pytania, właśnie z powodu badań przeprowadzonych w tym okresie. Co to oznacza? Jeśli zostanie przyjęty wniosek taki, jak jest w tym liście do 31 stycznia, to stwarza możliwości przeciągania prac ratyfikacyjnych, ale i moim zdaniem w wyjątkowo sprzyjających okolicznościach być może szanse na przyspieszone wybory po stronie brytyjskiej, ale na pewno nie na referendum. Przedłużenie dłuższe, powiedzmy do czerwca, stwarza przestrzeń do referendum po stronie brytyjskiej. Przedłużenie krótsze wyklucza nawet wybory i każe, zmusza, tak, można powiedzieć, sytuacyjnie zmusza posłów brytyjskich do zajęcia się po prostu ratyfikacją. Więc decyzja w tej sprawie jest głęboko polityczna, bo Unia Europejska ma w tej chwili unikalny instrument wywarcia bezpośredniego wpływu, może nie na treść decyzji brytyjskich, ale na opcje, które w ramach tych decyzji będą w ogóle rozpatrywane. Tak? Przepraszam, mam pytanie, ale czy uznanie wniosku, który jest niepodpisany za formalnie dopuszczalny, to nie jest jakiś też ze względów prawnych na przyszłość jakiś problem? Bo to może stworzyć lukę, że później na przykład Brytyjczycy powiedzą, no w zasadzie to myśmy tego nie podpisali, a tu nam uznali. Samorządy jednak się wycofamy z czegoś, no bo to jest trochę taki w normalnym życiu, to tak czy nawet... No, ale to są ryzyka, które już w tej chwili Unia Europejska ponosi z tytułu przeciągania się tego procesu. A teraz wyobraźcie sobie Państwo, że jeszcze póki to dotyczy relacji unijno-brytyjskiej, to pobiedę, ale niech to zacznie dotyczyć przez dłuższy czas na przykład funkcjonowania samej Komisji Europejskiej. Możemy być pewni, że przy poziomie konfliktu, który jest w Wielkiej Brytanii i tego typu sytuacje będą się powtarzać. Więc trzeba mieć świadomość, że to już w tej chwili jest dla nas koszt jako Unii, koszt proceduralny i ten koszt będzie się zwiększał. Im dłużej będzie trwał, tym będzie większy.